Pięćdziesiątka, setka, a może dwusetka. Który kocioł będzie najlepszy dla Twoich potrzeb? Spróbujemy dzisiaj odpowiedzieć na to pytanie. Zapraszam Cię do odcinka. Obecnie w ofercie Wismana w kategorii kotłów gazowych mamy trzy półki cenowe. Kotły serii 0,50, kotły serii 100 i najwyższa półka 200. Często spotykam się z pytaniami, jaki kocioł wystarczy do ogrzewania jakiego domu i jakby w moim odczuciu jest trochę mylne połączenie serii czy półki kotła z wielkością domu. Bardziej bym tu przyrównał te serie czy półki cenowe Wismana do Mercedesa klasy A, B i E, czy A, C i E. I bardziej tak byłoby właściwie rozpatrywać te serie, ponieważ seria 0,50 jest najprostszą serią, najmniej ma jakby funkcjonalności, a seria 200 jest tą najbardziej zaawansowaną technicznie i o najszerszej palecie możliwości. Także na początek zaczniemy od serii 0,50, omówimy jej wszystkie cechy i później przejdziemy do coraz bardziej zaawansowanych rozwiązań. Witoden 0,50W. W zasadzie to jest tylko jeden model, bo na rynku polskim Wisman wprowadził tylko odmianę wersji dwufunkcyjnej, czyli z ogrzewaniem wody przepływową oraz o mocy 25 kW. Także tutaj jest prosty wybór, jeżeli chcemy najtańsze rozwiązanie, będzie to 0,50, o ile nam ogrzewanie przepływowe wystarcza. Wymiary tego kotła to jest 700 mm wysokości. Teraz muszę sobie przypomnieć, 700 mm wysokości, 400 szerokości i 360 mm głębokości. Standardowe jak dla Wismana, jak zobaczycie dalej, również setka ma takie same, jedynie dwusetka się pod tym parametrem różni. Urządzenie jest całe białe i ma tylko czarny regulator z małym wyświetlaczem. Wyświetlacz jest prosty, czarno-biały, segmentowy. Jeżeli chcemy ustawić na nim temperaturę ciepłej wody czy temperaturę na grzejnikach, robi się to prosto, wygodnie. Jeżeli byśmy chcieli coś ustawić więcej, lepiej skorzystać z komunikacji przez internet i sterowania za pomocą telefonu. Zdecydowanie. Ale to posiadamy we wszystkich seriach. Zarówno 0,50, setka, jak i 200 ma wbudowany fabrycznie moduł Wi-Fi, więc można je połączyć z internetem i sterować za pomocą aplikacji na telefon. 0,50 możemy zarówno połączyć z sterownikiem pokojowym, termostatem pokojowym, albo możemy nią sterować pogodowo. Także od w zasadzie zeszłego roku najnowsza seria 0,50 ma tak samo rozbudowaną obsługę sterowania pogodowego jak każda inna seria, jak seria nawet i 200. Kiedyś to była bardzo uproszczona wersja, w tej chwili jest to pełnoprawna pogodówka. Warto zaznaczyć, że przy podgrzewie ciepłej wody kocioł posiada tak zwany boost i ciepłą wodę grzeje z mocą aż 30 kW. Także te 25 kW jest dostępne na centralne ogrzewanie, które w zasadzie te 25 kW wystarczyłoby na nowoczesny dom rzędu 400-300 metrów pewnie, ale to tylko taka mała ciekawostka. Natomiast te 30 kW mocy na ciepłą wodę myślę, że na jeden punkt poboru w zupełności powinno wystarczyć. Warto pamiętać, że kocioł 0,50 obsługuje tylko jeden obieg grzewczy, czyli bezpośrednio można na nim ustawić temperaturę tylko na jeden obieg. Kocioł w środku nie posiada dodatkowego wygłuszenia, które znajdzie się w innych wyższych modelach. Więc tutaj głośność przy mocy maksymalnej na ciepłej wodzie wynosi 53 dB. Ostatnim parametrem, który w zasadzie może nas interesować, to ile za takie cudo trzeba zapłacić. Na ten moment znalazłem ofertę na Allegro za około 4700 brutto. Czemu musiałem szukać na Allegro? 0,50 oficjalnie jest kotłem deweloperskim, to znaczy jest dostępna na większe inwestycje, kiedy deweloper buduje osiedle 100 domów i dopiero negocjuje ceny z Wismanem i na te 100 domów montuje 0,50.
Ale spokojnie, te kotły, z tego co wiem, są dostępne u niektórych instalatorów, także czasami nawet w sklepach, także są dostępne, ale jakby mniej oficjalnie. Mam nadzieję, że mi się nie dostanie od Wismana po głowie za to. Także 4700 za dwufunkcyjny kocioł o mocy 25 kW. Przechodzimy dalej. Seria 100, czyli tak zwany mainstream Wismana. Obudowa ma takie same wymiary jak Witodensa 050, czyli 700 mm wysokości, 400 szerokości i 360 głębokości. I komunikuje się w bardzo podobny sposób z użytkownikiem, bo też za pomocą albo połączenia z internetem, albo za pomocą czarno-białego segmentowego wyświetlacza. Więc te same uwagi, że proste ustawienia na tym wyświetlaczu się robi prosto, natomiast te bardziej zaawansowane, jednak do tego przydaje się bardziej aplikacja na telefon. I tutaj w serii 100 mamy już dużo większy wybór odnośnie modeli, bo mamy zarówno modele o różnych mocach, zaczynając od 19 kW do 32 kończąc, jak i możliwości współpracy ze zbiornikiem zewnętrznym, a też wersje tak zwane kompaktowe, zarówno wiszącą, jak i stojącą. Także tutaj już możemy w cudzysłowie poszaleć i sobie wybrać to, co tak naprawdę nam najlepiej by odpowiadało. Tu jeszcze bym chciał zaznaczyć, że wersja stojąca, czyli Witodens 111F, jest dostępna tylko z grzaniem poprzez wężownicę ciepłej wody. Więc jeżeli ktoś chciałby mieć tak zwane grzanie bez końca, czyli przepływowe z buforem, czyli ładowanie warstwowe zbiornika, to niestety tylko w serii 200. Tutaj jeżeli kupujemy Witodens stojący, to wtedy on ma ładowanie wężownicą. Jeżeli natomiast wersja wisząca, to faktycznie występuje ona z małym zbiornikiem, ale ładowanym warstwowo. Tu jeszcze drobna uwaga do 050. 050 można też sterować za pomocą otwartego protokołu komunikacji OpenTherm, który pozwala nam podłączyć bardziej zaawansowane sterowniki do kotła, bądź sterować go jakimiś smart home'owymi rozwiązaniami. Sposoby regulacji w setce. Tutaj tak samo jak w 050 mamy sterownik pokojowy, sterowanie pogodowe. Dochodzi nam jeszcze coś takiego jak sterowanie stałotemperaturowe, ale z przedziałami czasowymi. To znaczy, ustawiamy sobie dwie temperatury wody w grzejnikach, dajmy na to 50 i 40 stopni i wybieramy w jakich godzinach, jakie temperatury, którą z tych temperatur chcemy skorzystać. Także jest to takie ułatwienie, kiedy nie chcemy za dużo kombinować ze sterowaniem, ale w nocy nie potrzebujemy aż takiej wysokiej temperatury, więc można to zmienić na noc. No i na koniec jeszcze dochodzi nam sterowanie za pomocą protokołu OpenTherm, o którym wspomniałem przy Witodensie 050. W Witodensie 100 również występuje boost, tak zwany boost do grzania ciepłej wody. Ale tutaj warto zwrócić uwagę, że w zależności od mocy jakiego kupimy, to ten boost będzie albo większy, albo mniejszy. I tak przy najmocniejszym kotle o mocy 32 kW ten boost na ciepłą wodę będzie aż 34 kW. Więc tutaj jest trochę więcej niż w 050. Jeszcze jedna uwaga co do ciepłej wody. Już w Witodensie 100 mamy możliwość podłączenia solarów przez osobny moduł sterujący, natomiast jeżeli byśmy chcieli wysterować jednym urządzeniem, czyli naszym Witodensem 100, zarówno solarami, jak i ogrzewaniem, jest to możliwe, bo jest możliwość podpięcia takiego modułu rozszerzającego. Także jeżeli chcemy mieć zewnętrzny zbiornik z solarami, to Witodens 100 jak najbardziej do tego zadania nam już się sprawdzi. W Witodensie 100 mamy możliwość już obsługi dwóch obiegów grzewczych. Jeden tak zwany bezpośredni, czyli bezpośredni, bo woda wylatująca z kotła idzie bezpośrednio do zasilania tego obiegu. I drugi przez mieszacz, czyli w uproszczeniu, tak po ludzku, można podłączyć zarówno grzejniki, jak i pogodówkę i kocioł tym wysteruje. W serii 100 mamy dodatkowe wyciszenie wnętrza, przez co to urządzenie jest naprawdę znacznie cichsze od poprzednich modeli. Tak samo jak w serii 200,
przednia obudowa ma dodatkowo grubą piankę, która po prostu bardzo wycisza pracę urządzenia i dopiero jest ono słyszalne w zasadzie przy mocy maksymalnej, przy której ma 48 dB. Także jest o te kilka decybeli mniej niż w 0,50, ale jest to naprawdę odczuwalna różnica, bo kocioł rzadko kiedy pracuje z pełną mocą, a przy tym w cudzysłowie pyrkaniu w zasadzie go nie słychać. Jako serwisant ja już mam trudność z usłyszeniem, czy urządzenie pracuje, czy nie. W zasadzie bez otwartej obudowy muszę polegać na symbolu z ekranu. Cena. Dwufunkcyjny Vitaden 100 o mocy 25 kW kosztuje na ten moment 8600 brutto. Także tutaj już cena wzrasta, natomiast ta cena jest pewna. Vitadensa 100 na pewno będzie łatwiej w różnych miejscach dostać, ponieważ jest to oficjalnie dostępny kocioł na rynku. No to co? Przechodzimy do najwyższej półki Wismana, czyli do Vitadensa 200. Zakres modulacji tego kotła zaczyna nam się aż od 1,9 do 3,2, więc jest jeszcze o 1 kW mniej na mocy minimalnej w porównaniu do serii 100 czy 0,50. Co do wymiarów, urządzenie troszeczkę jest bardziej spuchnięte, bo na szerokości ma 450 mm. Wysokość to dalej jest 700, a głębokość 360. Tak. Największa wizualnie zmiana i w zasadzie to, co jest, od razu się rzuca w oczy, to ogromny 7-calowy ekran, które to urządzenie posiada. No jest to na pewno wysoki komfort ustawiania czegokolwiek na tym urządzeniu. Jeżeli chcemy coś więcej ustawić, nie ma z tym według mnie żadnych problemów. Wszystko jest ładnie zaprezentowane, są duże cyfry, duży tekst. W porównaniu do setki, jeżeli nie chcemy korzystać z aplikacji, no to jest przepaść. Faktycznie to jest przepaść, za którą trzeba oczywiście zapłacić, ale o tym na końcu. Modele, jakie występują z serii 200, to w zasadzie bardzo podobnie jak w setce, natomiast odpada nam całe ogrzewanie przepływowe kotłów, czyli nie ma kotłów tylko przepływowych, są albo takie, w których zbiornik jest już wbudowany, albo z takich, które współpracują ze zbiornikiem zewnętrznym. Czyli mamy Vitadensa 222W, czyli kompaktowy kocioł z zbiornikiem i ładowaniem warstwowym, albo 222F stojący albo z ładowaniem wężownicą, albo ładowaniem warstwową, albo zwykły kocioł wiszący 200W, który musi skorzystać z zewnętrznego zbiornika na ciepłą wodę. Z ciekawostek jest jeszcze dostępna wersja kompaktowa obsługująca solary, będzie to 242F i tam mamy połowę zbiornika ładowane warstwowo. Tu warto pamiętać, że tylko połowa ze 140 litrów tego zbiornika jest ładowana przez kocioł. Natomiast dolna część jest grzana przez solary. A co z obiegami grzewczymi w Vitadensie 200? Tutaj Wisman już poszalał. Możemy podpiąć aż 3 obiegi mieszaczowe, no i jeden bezpośredni. Poza przemysłowymi sytuacjami raczej nie będziemy mieli okazji z tego skorzystać, ale któż to wie. Natomiast już 2 obiegi mieszaczowe, których się nie da tak bezpośrednio zrobić w Vitadensie 100, są jakąś tam realną szansą. Natomiast możliwości jest sporo, zarówno konfiguracja tych obiegów, jak i ich ilość. Wyciszenie w Vitadensie 200 jest tak samo dobre, jak i w Vitadensie 100, także tutaj też jest dodatkowa mata wyciszająca. Nie jest ona grubsza, też to widać po parametrze z dokumentacji, że jest to dokładnie te same 46 dB. Co jeszcze warto byłoby wspomnieć o Vitadensie 200, bo same te podstawowe parametry techniczne to jedno, natomiast w Vitadensie 200 zyskujemy na pewno, o czym warto wspomnieć, 5-letnią gwarancję pod warunkiem wykonywania corocznych przeglądów, ale jest to o 3 lata więcej niż w Vitadensie 100 czy 0,50. Mamy też dodatkowe 2 wyjścia pompowe w samym regulatorze, więc sterowanie cyrkulacją albo jakąś jedną pompą obiegową można przeprowadzić bez zakupu dodatkowych modułów. Czasem to jest oszczędność rzędu kilku stów, więc warto o tym pamiętać, że taka możliwość jest. Seria 200 ma też wiele innych dodatkowych funkcji. Warto tutaj też choćby wspomnieć o funkcji Legionella, czyli zaplanowanym wygrzewie zbiornika, po to, żeby nie rozwijały się tam
niechciane bakterie, jak choćby też możliwości zmiany położenia wyświetlacza. To dotyczy tylko zwykłego wiszącego Vitonesa 200, natomiast gdybyśmy go zamontowali prawie przy ziemi, to ten wyświetlacz może znajdować się zarówno u góry, jak i na dole i z pewnością ułatwi to obsługa takich urządzeń, które są trochę nietypowo zainstalowane. Dobra, to mamy. Ostatnią kwestią, która mi przychodzi na myśl, jest prostota jakby konfiguracji Vitonesa 200. Przynajmniej z perspektywy serwisanta, tylko seria 200 na ten moment i umożliwia wejście w te wszystkie jakby parametry ustawień bezpośrednio z kotła. Nie trzeba żadnych aplikacji, nie trzeba niczego. Można te wszystkie zaawansowane ustawienia ustawić bezpośrednio z kotła. Możesz to zarówno ty, użytkowniku, zrobić też oczywiście, jeżeli wspomożesz się instrukcją serwisową. Natomiast jest to dostępne bez większego problemu po prostu z poziomu kotła. No więc przechodząc do końcówki o Vitonesie 200, ile on kosztować? No na ten moment prawie 13 tysięcy, bo to jest 12 700 zł. Tyle płacimy za jednofunkcyjny kocioł o mocy 25 kW. I tutaj uwaga, to jest kocioł jednofunkcyjny, więc do tego trzeba albo mieć już zbiornik, albo zakupić go razem w pakiecie, więc ceny kotłów razem z zbiornikiem będą jakieś 1000-2000 więcej, w zależności jaki zbiornik też będziemy do niego chcieli dokupić. Natomiast tutaj trudno jakby tak było mi porównać te wszystkie kotły cenowo, ponieważ tak jak wspomniałem, no seria 200 nie ma wersji dwufunkcyjnej, a Vitodense 222W będzie zupełnie innym urządzeniem do porównania cenowego niż zwykły dwufunkcyjny przepływowy Vitodense 100. 50, 100 czy 200? Który Wam przypadł najbardziej do gustu? Napiszcie w komentarzach. Ja tymczasem dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!